To jest kolejny odcinek programu Cwany Gapa i zanim go rozpocznę, chciałem, proszę Państwa, bardzo serdecznie podziękować za wszystkie gorące, miłe, pozytywne komentarze, jakie dostałem po pierwszym odcinku. Gówno prawda, nie było ani jednego pozytywnego komentarza, generalnie zostaliśmy zmiażdżeni. K***wa jego mać, połączenie Jakubika i Wojewódzkiego, kolejny zajarany sobą pajac. No muszę powiedzieć, że jestem sobą zajarany. Często stoję przed lustrem i patrzę na to, jaki jestem przystojny, choć przeważnie, jeżeli jakaś laska na mnie leci, to chodzi o gadkę, a nie o wygląd. Trzy razy nie, dziękujemy. Trochę się poczułem jak w X-Faktorze i jeszcze czosnkiem jedzie od niego. Ja naprawdę nie wiem, jak ktoś to wymyślił, ale uprzedzając fakty, zobaczcie, zaraz to jest gościem, zapytam, czy wali ode mnie czosnkiem. No. Wali? Ani trochę. Ani trochę, tak? A nawet pasą do zębów dobrą, czuć, że? Może mnie pocałuj. Jak jest? Nie. Nie wali czosnkiem. No widzicie, czy jednak telewizja kłamie. Słuchajcie, jest tak. Marcin Krzywicki, to już widzimy, czyli piłkarz do oka na ząbki, mający za sobą debiut w reprezentacji Polski i nawet taki piłkarz, który strzelił gola w lidze, w Ekstraklasie tego lidze strzeliłeś jednego? Zapisali mi jednego, choćbym blisko strzelenia dwóch. Co znaczy, że byłeś blisko strzelenia dwóch? Był to pamiętny mecz z GKS-em Bełchatów, gdzie ze stanu 0-0-2 w 85 minucie wyciągnęliśmy na 3-2 i brałem udział w wszystkich trzech akcjach. I tak naprawdę ten mecz, mimo że odbył się dobrych kilka lat temu, to pamiętany jest do dzisiaj i wypominany mi, a więc... Muszę mu zwrócić uwagę, zanim zadamy drugie pytanie, buty ci skrzypią, nie możesz się tak kręcić, tak mi się wydaje. I też trochę skrzypią, ale mi każą siedzieć spokojnie, już się nauczyłem, to twój pierwszy program, jak dobrze wypadniesz, może będziesz w drugim. Nie ukrywam też, że chcieliśmy zacząć ten program od tego, co przeczytałem na Weszło, bo tam była taka ankieta, którą wypełniałeś. Powiedziałeś w ogóle, że bardzo lubisz Gapińskiego i że to szalony gość, że gdybyś słuchał radia, to byś słuchał Tok FM. Bardzo dziękuję, ale idziemy do czegoś innego. Tam było takie pytanie, dobra dieta czy też zabawa, coś takiego i ty powiedziałeś zdecydowanie zabawa, czyli bardziej treningi czy bardziej dupy i alkohol? Nie no, oczywiście muszę odpowiedzieć, że Ale trening... twój trener nie będzie oglądał tego programu, my go zajmiemy w tym czasie czymś. To dupy, być może dupami, czyli dupy i alkohol. Nie, żartuję. Oczywiście trening jest na pierwszym miejscu, tak? Jest w tej chwili najważniejszy i wstając rano każdego dnia nie wyobrażam sobie życia bez piłki. Wstaję rano każdego dnia, p***ę sobie whisky, jakby powiedział trener probierz, spojrzę w lustro, zobaczę, że znowu są pomarszczone tutaj takie te pod oczami i wtedy nie wyobrażasz sobie, żeby nie iść na trening i nie poćwiczyć. I idę na niego wtedy. A jak biegasz tak wtedy? Myślę, że nie narzekam. Jest ok I tak jak mówię, trening numer jeden, a wszystko dalsze schodzi na... Rozmawiamy z Marcinem chwilę po tym, jak strzelił w dwóch meczach 4 gole, potem w jednym meczu nic nie strzelił. Czyli jednak czasami coś ci do tej bramki wpada. Ja pytam o to dlatego, bo jesteś znany z tego, że sam się z siebie śmiejesz. No zgadza się. Ostatnio jest to dla mnie dobry czas. Myślę, że wielu nie wierzy w to, tak, że strzelam te bramki, ale... No ty też mówisz, że nie twoje nogi. No tak, śmieję się, bo mówię ostatnio... Ostatnio ta forma jest dobra i nawet po tych strzelonych bramkach nie wiedziałem, jak się cieszyć. Tak dawno to robiłem, ale mówię, no jest to chyba prawda i mówię, tylko się cieszyć. Znajomi mówią, że ty jesteś lepszym hejterem niż piłkarzem, bo Marcin prowadzi konto na Twitterze i naprawdę polecam absolutnie wszystkim. Jest to kompletny kabaret. Ja jak mi jest smutno, wchodzę na jego konto na Twitterze i po prostu się turlam. Na przykład powiedział Ikerowi Casillasowi, czyli znanemu bramkarzowi teraz FC Porto, że oddałby mu swój wzrost, a ma 2 metry, za Sarę Carbonero, czyli jego dziewczynę. Innym razem pisał do Cristiano Ronaldo po polsku na jego profilu: chłopie, jak ja mam strzelić bramkę chojniczance? Powiedz, skąd u ciebie tyle tego dystansu? Bo piłkarze często, ja znam też wielu, no zadzierają nosa, no po meczu nieudanym nie chcą powiedzieć ani zdania, no są takimi trochę pipkami, no takimi gwiazdeczkami, którym się nie chce, a ty potrafisz się z siebie śmiać w taki sposób, który jest przeuroczy. Myślę, że to z racji mojego wzrostu i zawodu, jaki wykonuję, tak? Jestem narażony na ten hejt i na tą krytykę ze strony kibiców i tak jak mówię, gdybym nie miał dystansu do tego wszystkiego, no to pewnie bym się powiesił na pierwszym lepszym drzewie, tak? Dlatego mówię, najważniejszy jest dystans i myślę, że śmiejąc się sam z siebie... Trochę wyprzedzasz ataki innych też, nie? Zgadza się i wtedy tych ataków jest mało, co mnie dziwi tak naprawdę, bo zakładając konto na Twitterze byłem przygotowany na to, że
że ta fala hejtu będzie większa niż po Twoich programach. A może być jeszcze większa? Zobaczymy po drugim, trzecim odcinku. A czy jest tak, że jeżeli chodzi właśnie o Twittera, stałeś się taką trochę inspiracją dla kolegów, którzy też chcą pójść tą stroną? Chyba nie, bo nie widzę, żeby zbyt wielu Twoich znajomych po Tobie te konta zaczęło zakładać. No masz rację, chyba nie ma jakiejś wielkiej pompy na to, że ja zakładając konto i tak prowadząc je w takiej formie, decydują się następne osoby na założenie, tak? W szatni akurat Dolkanu Ząbki jest o wiele większe zainteresowanie moim kontem i wchodząc tylko do szatni praktycznie wszyscy wiedzą, co się wydarzyło wczorajszego dnia, czy... Z kim spałeś, ile wypiłeś, tak, myślę, że... alko, Twitter, jaj drink, zdjęcie. Wszyscy wiedzą, co się działo i są na bieżąco, tak? A więc jest to fajne, jest jakieś zainteresowanie tym, co robię. A czy inni zakładają te konta? Myślę, że pojawiają się osoby, ale nie jest to jakaś... A robią ci jakieś dowcipy w związku z twoimi twitterowymi przemyśleniami? Nie, no myślę, że od dowcipów jestem ja, ale jestem skazany na to, że wszyscy wiedzą, co napiszę, tak? A więc muszę uważać, bo... Musi uważać, dlatego kiedyś w Płocku napisał, będąc zawodnikiem Wisły Płock, że Peter Crouch, też dwumetrowy piłkarz angielski, ma wsparcie w kibicach Stoke City, a jego w Płocku nazywają pedałem, po czym dodał, że w pół sekundy wyrwałby każdą z dziewczyn tych kibiców, którzy nazywają go pedałem. I wtedy pół chyba... Minuty. Pół minuty, tak? No, tak? Pół sekundy, trochę przeceniłem się. A rzeczywiście byś wyrwał? Czy bym wyrwał? Nie, ja nawet nie chciałem. Myślę, że nawet nie doszło do tego, że ci faceci chowali córki i żony w mieszkaniach, tylko było to forma żartu i... A to, jak to odbierze, to jest jego sprawa. Ci, co mnie znają... Nie żałujesz tych słów. Ale rzeczywiście, że nie. Ci, co mnie znają, to wiedzą, co miałem na myśli i zrozumieli, że to było pół żartem, pół serio, tak? Ale w klubie się tam chyba wtedy przypultali do ciebie. No troszkę się zagotowało. Pojawiły się jakieś problemy ze strony władzy, ze strony trenera i ten problem jakiś się pojawił, ale myślę, że to się rozmyło. Podobno przychodził jakieś maile do klubu zarzucające mi, że więcej pracuję na Twitterze niż na treningach, ale to już nie jest mój problem. Moim zdaniem dopiero jakbyś zaczął pisać tweety w okolicach, wiesz, ławki rezerwowych albo za chwilę gola i byś tutaj pstryknął piłkę, to już by trochę było takie patologiczne, ale w tej chwili, no to umówmy się, to nie, jest dobra zabawa, no. Tak, planuję użyć telefonu po strzelonej bramce, ale nie wiem, czy strzelę jeszcze. No to jak strzelił gola, to tak zrobił, nie? Że podszedł, zrobił selfie. Tylko tak jak mówisz, że ty strzeliłeś już 4 gole, to nie wiadomo, czy jeszcze kiedykolwiek trafisz do siatki. To jest no właśnie, problem. To jest problem, chyba że do swojej. Jest to możliwe, ale trener Dariusz Dźwigała to jest taki raczej ostry facet, więc jakbyś sam był ja strzelił, to podejrzewam, żebyś potem nie pograł przez parę miesięcy za karę. W ogóle bym nie pograł prawdopodobnie. Dolkan walczy o Ekstraklasę, czy to jest dla Ciebie jedyny sposób, żeby się do niej dostać, bo no, grałeś swego czasu w Krakowie, byłeś takim piłkarzem, który się zapowiadał dobrze i gdzieś tam to się wszystko rypło. Czemu? Czemu się rypło? Nie wiem. Ja tak naprawdę nie rozmyślam. Żyję dniem dzisiejszym i to, co było kiedyś, to, co się zapowiadało, to było fajne, ale nie zostało wykorzystane, tak? Dzisiaj jestem w Dolkanie Ząbki i tak naprawdę żyję tym. Nie patrzę przez pryzmat tego, że powołał mnie Leo Benhaker, że byłem w Krakowie, że 3 dni po wystąpieniu w trzeciej lidze w Pucharze Polski wystąpiłem w Pucharze Intertoto, co dla jednego to by było niesamowite. No wiadomo, Puchar Intertoto, laski po prostu sami skakują do łóżka, jak się w nim zagra, szczególnie w pierwszej rundzie, nie? Bo ty chyba nawet do drugiej nie weszliście, nie? Tak, tak. No zresztą po moim występie w Intertoto UEFA wycofała te rozgrywki, a był to znak, że tak nie wiem, było? Czy dobrze, że tam trafiłem. Było tak, tak? Tak. Przykre. Człowiek, który pali mosty za sobą. Chryste, panie. Wisła Płock na szczęście jeszcze nie padła. Mówię na szczęście, bo jestem z Płocka, więc dopinguję Wisłę. Natomiast to do ciebie. Grałeś w kadrze młodzieżowej z Robertem Lewandowskim. Nawet spaliście w jednym pokoju. W jednym łóżku spaliście, tak? Ale to musiało być jakieś strasznie długie. W ogóle to, no tak, bo może po prostu dwa musieliście złączyć, żebyście się zmieścili. Jak sobie nasz noc z Robertem? W jednym pokoju. Czy już wtedy zdrowo się odżywiał? Było widać na każdym kroku, że jest to profesjonalista i... No i... Jest w Bayernie Monachium, tak? Ja jestem w Dolkanie i tak jak mówię, śmieję się, że miał lepszego menadżera i więcej szczęścia, ale chyba jednak miał więcej umiejętności. Uh-huh. A macie teraz jakiś kontakt ze sobą, czy zupełnie nie? Nie mamy. Czyli odciął się zły Robert Lewandowski, poszedł do Bayernu Monachium i zapomniał o chłopakach z pierwszej ligi. To typowy przejaw gwiazdorstwa, tak? Zgadza się. Zgadza się. Nawet nie zaprzeczam, tak nie, właśnie jest. Nie, zaprzeczam. Ewidentnie. Mówię, jest to zawodnik światowej klasy
ja trzymam za niego kciuki tylko. No, ale jesteś w takim wieku, że też jeszcze możesz do ekstraklasy wrócić. To ci się marzy? Czy jest takiego, o czym ty rzeczywiście cały czas się zastanawiasz, czy skupiasz się tylko cały czas w tej chwili na tej pierwszej lidze i to jest ten cel numer jeden? Nie no, ja od 10 lat powtarzam sobie, że mam najlepszy bieg dla napastnika. No, i kolejne następne też takie będą i mam nadzieję, że trafię w końcu do tej ekstraklasy, bo uważam, że tam jest moje miejsce i tam jest miejsce no, też do okazu. No, tak na pewno tak, ale umiejętnościowo? Teraz bez skromności. Grają tam gorsi napastnicy od ciebie? Tacy się potykają właśnie. Czy gorsi, to ja nie będę mówił. Ja znam swoją wartość i wiem, że mógłbym coś działać w tej ekstraklasie, ale czy mi się uda do niej trafić, to jest najważniejszy punkt. Szukujesz coś na Mistrzostwa Europy, bo powołania raczej nie dostaniesz, a nazwano cię jedynym polskim piłkarzem, który na Mistrzostwach Świata się wybił w 2014 roku, bo wtedy no, dużo ciekawych informacji. Ja pamiętam, była taka sytuacja, że odpadła ostatnia drużyna z Mistrzostw Świata, której piłkarze przyznawali przed turniejem, że nie uprawiają seksu, bo ich to dekoncentrowało, proszę Państwa, i woleli tego nie robić. I ktoś napisał takiego tweeta, że już ostatnia drużyna, która uprawiała seks, pożegnała się z mundialem, na co Marcin odpisał, że on dyma cały czas, a mimo wszystko nie może trafić do ekstraklasy. No, było urocze, mi się to bardzo podobało. Nic się nie zmieniło, a nadal w tej ekstraklasie nie jestem, tak, a więc problem leży gdzie indziej. No, rzeczywiście, wtedy to moja medialność wybuchła, tak, na tych Mistrzostwach Świata, dlatego myślę, że na Mistrzostwach Europy powinno być mi łatwiej. Dobra, czyli powinieneś być maskotką, bo Mila, Peszko grają ostatnio bardzo kiepsko, Nawałka ich powołuje, a myślę, że chodzi o to, że trzymają te drużyny od strony atmosfery, są fajnymi gośćmi, wszyscy ich lubią. No to ty też byś, wiesz, w takim kryzysowym momencie może nie wszedł, nie strzelił gola, nie wiem, powiedzmy Niemcom, ale mógłbyś coś takiego powiedzieć, że cała szatnia padnie i wtedy to drużynie pomoże się zrelaksować. Znaczy pojawia się tutaj problem, bo zrezygnowałem z występu w reprezentacji oficjalnie na Twitterze, a więc myślę, że odpuszczę ten temat. Zresztą, jak wszyscy widzą, atmosfera jest świetna, tak, w reprezentacji i atmosfera buduje wyniki, wyniki budują atmosferę i to wszystko w reprezentacji jest, a więc myślę, że zostanę przed telewizorem. A z drugiej strony jesteś królem Twittera, więc jeżeli wysłałeś jakiś tweet, to możesz go jakoś anulować, sprawić, że odejdzie w zapomnienie. Być może po prostu Adam Nawałka też przymknie oko na to, co się stało. Przemyślę to zaraz. Jest taka możliwość. Powiedz mi, jeżeli chodzi o tę medialność, o to, jak ty się potrafisz wybić, myślałeś o tym, żeby to przekuć jeszcze na inne dziedziny życia niż Twitter? Nie wiem, napisać książkę, sprzedać się jeszcze w jakiś sposób? W tej chwili skupiam się na Twitterze i dobrze się bawię na nim, a co będzie dalej, to czas pokaże. Ostatnimi czasy założyłem też... Snapchat. Nie, Snapchat. RedTube. Na RedTube jeszcze mnie nie ma, chociaż wczoraj byłem na Kwejku, a więc myślę, że to jest kwestia czasu, zanim się znajdę chyba i na RedTube. Ale... A masz warunki do tego, żeby grać w filmach porno? Nie wiem. 2 metry wzrostu, ale wiesz jak to mówią, czasami mówią, że jest takie przełożenie, tu wzrost, a tu długość, że jest tak, 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 tak. Nie dobrze. No właśnie, no mówię, że nie dobrze, dlatego pytam. Zostanę na Twitterze mimo wszystko. Czy przełożenie? No nie wiem, na razie o tym jakoś nie myślę. Mam profil na Facebooku, który zajmuje mi też trochę czasu i mówię, to jest dla mnie fajna odskocznia od treningów i od życia codziennego. Fajnie się na tym bawię i jednym się to podoba, drugim nie, ale... Ja myślę, że zrobiłeś bardzo dużo dobrego dla wizerunku polskiego piłkarza, bo moim zdaniem pokazałeś, że to nie są właśnie goście, którzy spędzają każdą wolną chwilę gdzieś tam w galerii handlowej, kupując nową torebkę czy t-shirt, ale że potrafią jednak mrugnąć okiem. I nawet jeżeli ktoś uważa czasami, że przesadzasz, to ja sądzę, że ta przesada jest taka wyrazista i dzięki temu, nie wiem, nie jeden klub musiałby bardzo dużo pracy PR-owej włożyć w to, żeby tak na niego patrzyli, jak patrzą na ciebie, tylko za pośrednictwem Twittera. No tylko się cieszyć, no, choć ostatnio miałem historię w Dolkanie, gdzie rozmawiałem z pracownikiem klubu, który rozmawiał do mnie, znaczy zagadał do mnie, co ja piszę na tych Twitterach, tak? Ja natomiast odpowiedziałem, że to chyba dobra rzecz dla marketingu klubowego, że o klubie zacznie się mówić, to otrzymałem odpowiedź zwrotną, f***u mam ten marketing, ty masz zap***ać na tym zielonym, a więc... Czyli okazuje się, że nie zawsze to jest dobre, tak? Nie zawsze, ale myślę, że to było w formie żartu i na pewno... Dolkan zyskał trochę medialnie, ale mówię, ale głównym celem jest... Ale sportowo, 4 gole strzeliłeś. No tak, panu. Głównym celem jest, żeby zyskał sportowo, bo trener Dźwigała z całym sztabem szkoleniowym i zarządem klubu nie ściągał mnie po to, żebym
kwitował, tylko strzelał bramki. Choć gdyby go na przykład kupowano do poszczególnych klubów po to, aby pisał tweety, a nie grał na boisku, to myślę, że byłaby to absolutna rewolucja w historii piłki nożnej. Marcin Krzywicki był moim Państwa gościem. No myślę, że po tym programie to dopiero pobijemy rekord hejtu. Kamil Gapiński, dziękuję serdecznie. Przypomnę, że powtórka w czwartek o 22:30. Jeżeli nie wierzycie, że to się stało i chcecie zobaczyć jeszcze raz, a potem jeszcze raz można to zobaczyć w piątek na Weszło. Pozdrawiam serdecznie.